70 lat temu amerykański pisarz Cyril Cornblood napisał opowiadanie science fiction zatytułowane Domek z kart. Jest to historia bardzo bogatego inwestora, który obawia się krachu giełdowego. Wilborn uważa, że wyceny akcji są na absurdalnie wysokim poziomie, a skoro akcjonariuszami zostali nawet jego windziarz ze swoim kuzynem, hossa nie potrwa już zbyt długo. Pytanie tylko, kiedy dokładnie rozsypie się ten domek z kart. Aby się tego dowiedzieć, Born w tajemnicy finansuje badania genialnego naukowca, który przedstawił mu plany budowy maszyny czasu. Badania pochłaniają majątek, ale Born wie, że mu się to opłaci. W końcu prototyp maszyny jest gotowy, chociaż ma jeszcze pewne niedoskonałości. Wygląda jak dekoracja do trzeciorzędnego horroru i może przenieść podróżnika tylko na 2 lata naprzód. Mimo to Born natychmiast do niej wsiada i wyrusza w przyszłość. Jest jeszcze jeden problem. Podróżnik może przebywać w przyszłości tylko przez 2 godziny, a jeśli nie wsiądzie z powrotem do swojej maszyny, zakończy się to gigantyczną eksplozją. Born przenosi się więc do pogrążonego w kryzysie Nowego Jorku i ma tylko 2 godziny, aby dowiedzieć się, kiedy nastąpił krach giełdowy. 70 lat później fikcja stała się nauką, ponieważ dzięki Timing Solution możemy zobaczyć przyszłość. Głównym zastosowaniem programu jest prognozowanie. Stosując zaawansowane techniki obliczeniowe oparte na standardach naukowych, program wylicza model, którego skuteczność jest następnie rygorystycznie testowana na ukrytych danych. Dzięki temu wiemy, w jakim stopniu możemy mu zaufać i jaką przewagę daje nam nad losowym zajmowaniem pozycji. Możemy także błyskawicznie wyliczyć sezonowość dla poszczególnych aktywów, wyrysować opartą na niej linię prognozy, a także okresy, kiedy można na tym najwięcej zarobić. Dzięki analizie korelacji między rynkami możemy znaleźć aktywa, które są wskaźnikiem wyprzedzającym dla rynku, który nas interesuje. Timing Solution ma mnóstwo użytecznych funkcji, ale chyba najciekawszą z nich jest zastosowanie sieci neuronowej do modelowania rynków finansowych. Podczas swojej prezentacji na pierwszej cybernetycznej konferencji BTFD pokażę, jak sieć neuronowa wylicza taki model, weryfikuje go na ukrytych danych i prognozuje, jak rozwinie się dalsza sytuacja na rynkach. Wobec tradycyjnych wskaźników analizy technicznej, modelowanie rynków jest krokiem naprzód. Zastosowanie sztucznej inteligencji do wyliczenia takiego modelu daje jeszcze większą przewagę i pomaga jeszcze lepiej prognozować przyszłość. Niczym Wilborn możemy teraz z dużym prawdopodobieństwem przekonać się, jak w ciągu następnych 2 lat rozwinie się sytuacja na rynkach finansowych. A co ważniejsze, dzięki Timing Solution możemy podróżować w przyszłość dużo bezpieczniej niż przewidywał Cyril Cornblood w opowiadaniu Domek z kart.